Kolekcje na wiosnę oczywiście są gotowe. My robimy taki wielki powrót. Wyciszaliśmy celowo markę z kilku powodów. Między innymi z takiego powodu, że jedna z marek, która korzystała z usług mojego nazwiska, robiła to ostatnio bezprawnie, robiła to na produktach, które nie miały żadnego związku ze mną i ta marka została przez nas pozwana. Staramy się, żeby Ewa Minge nie była już przyklejana do rzeczy, tanich rzeczy ściąganych z jakichś chińskich końcówek, z wyprzedaży. W związku z tym wracamy na rynek z pierwszą linią, wracamy bardzo mocno. Zaczynamy od mocnego pokazu dla rodziny królewskiej w Dubaju. Ewa Minge wraca również po takiej przerwie wojenno-pandemicznej na wybiegi świata. Dalej planujemy Singapur, Paryż. W związku z tym pracy jest całe mnóstwo, jeśli chodzi o modę. No, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego przede wszystkim, że udało nam się również opracować kolekcję, która będzie kolekcją innowatorską, kolekcją, która będzie nie tylko ekologiczna, ale taka, która pokaże poprzez pewien rodzaj manifestu, który zaprezentujemy razem z pokazami, że jednak ubrania zaśmiecają, że te wielkie marki, które produkują tak zwaną modę fast foodową, są odpowiedzialne za to, że właśnie między innymi wokół Dubaju pustynie są zawalone śmieciami. Nasza marka będzie nie tylko eko, ale będzie również marką inteligentną. To jest moda, która będzie również posiadała różnego rodzaju czujniki. Tyle zdradzę. I na przykład będziemy wiedzieli, że śpiąc w naszej piżamie, biegając w naszej koszulce, jaki jest stan naszego podstawowy, stan naszego zdrowia, stan naszego serca, temperatura naszego ciała, czy nasz sen był dobrym snem, czy był snem może często przerywanym. Takie tajemnice drobne zdradzę. Rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby ta nasza kolekcja była zupełnie inna. Będziemy także uczyć, prowadzić naszego klienta, żeby korzystając z naszych rzeczy, no, które może nie będą najtańsze, ale będą to rzeczy wielosezonowe, rzeczy inteligentne, składane troszkę na zasadzie klocków Lego. Nasze klientki, klienci, bo też pracujemy nad kolekcją męską, będą mogli dołożyć, odjąć i za pół roku czuć się również doskonale, a przede wszystkim mieć modę, która będzie także posiadała znamiona sztuki, dzięki temu, że ja od kilku lat dość mocno w tej sztuce jestem.